może będę miał jakiś samolot akurat sobie śmigały. Ludzi chodzi. O, złapał gumę. Jak jeszcze ma do domu tam parę kilometrów u biedy. Najdalej, gdzie gumę rowerem złapałem, to chyba z 15 km od domu. Człowiek bez... No, takie czasy, no. Nie miał żadnego plecaka, nie miał żadnych tam tych, powiedzmy, łatek i tych innych tych, no i co, no. Trzeba było kawałek się przejść, u kolegi zostawić, wsiąść autobus i do domku. Autobusem. Lewków osiedle. Ciekawa, długo to się czeka. Aż kiedyś wspominałem, że w Kaliszu w jednym miejscu jest fajny przejazd, bo praktycznie jak go zamkną, to nawet nie ma sensu objeżdżać, bo go można objechać. Simpsony, kiedyś moje marzenie. Ciekawe, gdzie młody jedzie. Jakby gdzieś tam, to bym pogadał z nim. Ciekawe, dokąd młody jedzie. Tak to mu nie będę głowy zawracał, a jak gdzieś stanie, no to... jedzie w drugą stronę. Fajny sprzęcior. Bo nic nie lata dzisiaj, bo już byłoby widać, żeby startowali ludziska z sprzętami swoimi. No tutaj jest całe to. Tylko nie od tej strony pojechałem.
Ale i tak nie widać nic, bo to co było. Tam parę aut stoi. Nie ma nic. Ciekawy się ten gość o tym Simsonkiem, może by się wrócić. Nie ma nic, kurde, tutaj żadnych szybowców, nie ciągną nic. Trzeba by się może wrócić. Co tam jest za miejscowość? Ten Simsonek mnie kusi cały czas. Mnie się bardzo podobały takie zielone, takie rażące jakby, kurde, jak to było moje marzenie, jak ja to wiedziałem, jak jechało co dzieciak, jak byłem w podstawówce, ojej. Dobra, tu nie ma nic, nie ma sensu znowu jakiś, że w tych jeździ i tak nic nie ma tutaj, dobrze. Ktoś sobie model puszcza, nie wiem czy będzie widać na kamerze samolot, model. Ale kurczę, za pierwsze dobry ten model. Jak tam z tyłu nie ma nic, nie wiem czy będzie widać. Ten model widać, że taki kurczę, fajny. Ale mi chodziło bardziej o prawdziwe sprzęty. Jeździłem to parę razy z tamtej strony. Ale to nie się mówić, tam będzie widać te samoloty, które tam stoją. Wtedy chyba jeszcze te. Po tamtej stronie byśmy pojechali, to tam będzie widać parę sztuk, jak stoi na zewnątrz. Bo tam parę sztuk takich jest jakby, że można się nim przelecieć. Ale powiem tak, że jak wizualnie ten samolot widzę, bo to już jest jakiś tam wiekowy, no to kurde się dziwię, że to w ogóle potrafi się wzbić i to sobie po prostu leci, nie? Taki ma wygląd trochę, kurde, powiem wam, że no nie wiem, czy bym się na tym przelecieć, nie? Tylko helikopterem latałem. Ale to tam jakby prywatnie, sobie tam wykupiłem przelot. A we wojsku czołgi, nie? Z czołgu się szalał, działo nowy. To tamte niektóre, powiedzmy, sprzęty, no to tam się widziało. Różne. Powietrzno-lądowe, jak to się mówi. Tutaj chyba też nie jechałem. Czy bym się bał? Nie, bałbym się nie, tylko po prostu musiałby być dość taki, powiedzmy, samolot, który samym wyglądem nie odstrasza. A wiadomo, że ileś lat do tyłu, to wiesz, też to inaczej wszystko wyglądało. Bo faktem, że się sprawdza, że to wszystko lata, tak dalej, no ale już kurczę, no to są wysłużone rzeczy, no. Przecież są różne rozprężenia materiału. Przecież to wszystko pracuje. Rozpręża się, rozciąga, ściska, no i... A taka ciekawostka, jak powiedziałem wam wcześniej, że tylko prywatnie sobie latałem helikopterem kiedyś. Nie wiem ile w tym prawdy, ale chyba to będzie prawda, bo wtedy nie było czegoś takiego jak teraz, że wszystko jest pełno. Jakiś tam gość miał ten helikopter i po prostu sobie leciał tam gdzieś z miasta do miasta. Były ogłoszenia, miał tam zrobione lądowisko, tam pewnie jakieś opłaty były od miast, od gmin, od wsi.
to wiadomo, to musi być tak na uboczu bardziej. I tym helikopterem jak lataliśmy sobie, no to prawdopodobnie, nie wiem czy w tym samym roku, czy na następny rok, bo to troszkę było do tyłu i nie potrafię się określić po prostu, w którym to było momencie, ale ktoś tam ze znajomych powiedział mi wtedy, że ten helikopter podobno spadł. Czyli jak ktoś sobie tam wykupił tą swoją życiową, nie wiem jak to nazwać, szansę przelotu helikopterem, to jakie tam były konsekwencje, nie pamiętam, no bo to było naprawdę dawno, to była, no jeju. Szkoda się odzywać, kiedy to było, naprawdę. No to właśnie nie pamiętam, jakie to były tego wszystkiego tam, powiedzmy, te konsekwencje. Ale no, no ktoś tam sobie krzywdę zrobił na pewno, nie? I wtedy ten helikopter wyglądał no jeszcze okej, no bo to przecież jak to było ze 30 lat temu, no to przecież no normalnie to wyglądało, nie? A teraz mówię, jak to niektóre się samolociki czy tam helikoptery widzi, to się człowiek zastanawia, jakim cudem to w ogóle no sobie leciało, nie? Takie okute, wszystko takie widać, że kurczę, no nie wiem, jak jakieś pojazdy lądowe, nie? A to leci, nie? Takie, no nie no, technika się zmienia, technologia, no i to wszystko jest po prostu no inne, no wiadomo, nie? Nie wiem, co on robi. Mieliśmy jechać tam na ostro, w drugą stronę, ale gdzieś tam może gościu będzie przy sklepie tym Simpsonkiem sobie stało, ale chyba raczej nie. Fabiano, no to się wracamy. I teraz nie wiem co robić. Czy wyskoczymy na ostrów? Może wyskoczymy. No i tym samolotem tutaj, który jest, to raczej no kurczę, no nie wiem, no. Ciężko by było, żebym się nim tam jakby chciał przelecieć. Takie trochę jest odpychające to wszystko, no ale wiadomo, no wiesz. Jeżeli przychodzi jakieś tam przeglądy, które musi przejść, no to te wydarzenia jest okej, nie? Tylko, że no zmęczenie materiału to jest najgorsze. To nie jest tak, że jak w motocyklu czy w samochodzie, że chodzi się rdza na samochód i co możesz jechać, odpadnie ci maska, to możesz sobie jechać. To tak jakby się odpadło jakaś powłoka, nie wiem, ze skrzydła, czy coś, to się nie ma, nie? Dlatego tak średnio widzę to, taki przelot, nie? Takimi sprzętami. Ale tutaj kurde, ojoj, jakie zapachy, szkoda, że GoPro 10 nie... Ten nie przenosi zapachu, bo by się powłączali komputery teraz chyba. Dobra, zawijamy się, wracamy na ostrów, bo to nie ma sensu. Gościu gdzieś pewnie dojechał sobie do domku. Albo pojechał jeszcze dalej. Nie będziemy go szukać. Skoczymy na ostrów. Z 15 minut po ostrowie wracamy do domku na kawkę i się zagra w World of Tanks albo coś innego, zobaczymy. Powiem wam ciekawostkę, no to tam, że Oculus Rift SK u mnie leży, już jakiś czas nie ruszałam, to po prostu no nie ma kiedy. Fajny bajer, nie powiem, ten Oculus, ale powiem, mam lepszy bajer, kurde, śmiechu warte. Szukałem też kiedyś jakby kierownicy, no z wysokiej połowy, tak już kiedyś mówiłem, że lubię takie zabawki. Jak brać, to brać je porządnego. I kupiłem sobie jedną z tych najlepszych kierownic, które są dostępne na rynku. Ona nie jest jakby nowa, że wyszła w tym roku czy w tamtym, bo ona już ma tam parę lat, no ale jest nadal uważana za jedną z najlepszych.
Logitecha tam G90. Kurde, G90, ile to było? 2,5? No to wiecie, o co chodzi. Ona jest ze znaczkiem PlayStation. I taka ciekawostka. Jeju, zobaczcie też. No jak to właśnie, jak to czas nie pozwala na pewne rzeczy. Jest kupiona kierownica i uwierzcie mi, że nawet ja jej nie otworzyłem, nawet jeszcze jest zafoliowane w pudełku, ale to kupiłem jakiś czas temu, ja nawet nie wiem, co ja tam dostałem, nie? Oczywiście było kupione w sklepie normalnie, no ale ja wiem, że tam jest kompletnie, nie mam pojęcia, nie? Jeszcze jest normalnie plomba, nie? Nawet karton nie otworzony jest. Potrzymam 20 lat i będzie majątek warte, bo to jeszcze nie otwierane. Ja pierdacze. Teraz tak sobie skojarzyłem, że to wszystko leży w pudełku. I jeszcze jest ta, no, ta oryginalna jakby taka plomba na pudełku, że no, żeby, bo widać, że było otwierane, nie? Nawet nie ruszone jest, nic. Nawet nie zajrzałem, co tam w ogóle jest, nie? I najgorsze jest to, jakby nic nie było, tam znaczy nic nie było. No, jakby tam brakowało, nie wiem, akcesoria jakiegoś, przewodu, czegokolwiek. No to już co, zrobienie zrobienie nic, no przecież kupiono jakiś czas temu, faktura odebrana i tyle, nie? Ale kusiło mnie zrobić pod tą kierownicę jeszcze jakby no z automatyką związane, serwonapędy i tak dalej. No ten taki jakby no ruchomy fotel, nie? Ale z drugiej strony, kurczę, znowu coś zrobić, wydać pieniądze i postawić w gospodarczym, no to bez sensu, nie? A zrobić takie coś, to też nie jest mały koszt, bo serwonapędy i tamte inne wszystkie siłowniczki, no to są drogie. Do tego jeszcze Raspberry Pi albo Arduino. Zależy, na czym by to w ogóle szło. Stolarze aluminiowe i tak dalej. Także to jest fajne, ale mówię, no jak się ma, nie wiem, tam spokojną głowę, nie trzeba nic w domu robić, nie trzeba pracować, no to okej. Tak to jest, jak jest takie cofka? Logitech G92, 95? Nawet nie pamiętam, kurczę, jaka to była kierownica, nie? No to wiadomo, którą chodzi, jak wpisze się, to będzie się wiedzieć. No teraz staniała chyba z 1300 może kosztuje. Dlatego jeszcze oczywiście trzeba kupić biegi, nie? Świetne jest to, że taka kierownica dużo ma. Można kupić dużo akcesoriów do niej. No bo jednak jest ta kierownica znana. I różne biegi jakieś tam. Ostatnio patrzyłem, nawet można kupić kierunkowskazy. Bardziej chodzi o te manetki. No tak w prawdziwym samochodzie macie manetki z prawej i z lewej, nie? Przekręcasz, masz światła. Też przurczy w tył, może mrugnięcie długimi, długie, krótkie, kierunkowskazy, spryskiwacze, wycieraczki. Wszystko też można kupić, zakładać i masz, nie? To jest właśnie fajne. No i widzicie, no i kupione tak samo jakiś czas temu i co? Ja nawet więcej dostałem, a to może nie ma nic. Zieruntkę zrobić. Kurczę, wyjemy do kierownicy, ale trzeba mieć czas, no i tyle.
Ogólnie był taki zamysł, że właśnie Oculus Rift. Mówię, że Oculus Rift jest. Tego teraz kupiłem, jak wyszedł, ta SK. Wiadomo, że już SK jest fajna, bo tylko jest jeden przewód. I kamery są w Oculusie, nie? Także kamery już skanują pokój. A nie jak były te pierwsze Oculusy, że trzeba było po rogach kamery ustawiać, przewodów pełno i tak dalej, nie? To już jest bajer, bo kamery są normalnie... Soszewki widać w tym, w Oculusie z przodu. I do tego właśnie był taki zamysł właśnie, żeby do wyścigów, nie? Na Oculusie. Tą kierownicę taką porządniejszą już. No ale co no, jak zawsze wyszło, nie? Sprzętu jest pełno w domu, a tylko ten sprzęt jest i jest nieużywany, to jest takie... Średnie bym powiedział. Chyba to się kupuje, się powinno używać, nie? Zrobimy rundkę po Ostrowie i wracamy. Coś widać, kurczę, bo tam wyjechałem na jakieś wioski, tak trochę, no smuty były, no, smutą biało. Zrobimy sobie rundkę i spróbujemy gdzieś się dostać do Kalisza, ale bokami, żeby jeszcze coś zwiedzić. Powiem wam, że jak przy niedzieli, to i tak jest ruch znikomy, nie? Ogólnie w Kaliszu, no na wioskach to już wiadomo, że tam, co tam może być. Ale ogólnie tutaj, no zobacz się na ulicę, nie? No co to, tu nie ma nic. Z tyłu za mną w serkach pusto, nie? O właśnie, czy jest czysta kamera, bo kurde. Czyste. A jakbyśmy sobie skręcili, nie jedzie nic, nie jedzie nic. W lewo. W samym Ostrowie też, tak powiem wam, kurczę. Dobra, idziemy w prawo. Nie będziemy pojechać, później pojedziemy sobie w lewo. Jak zawiniemy gdzieś.
dobra, idziemy prosto. Rundka się zrobi. Takie powitanie sezonu. Już mówię, chyba trzeci raz wyjechałem, ale takie dłuższe powitanie sezonu 2023. Tu kiedyś w tym miejscu odbieraliśmy chyba motocykle do naprawy. Chłopaki ujeżdżają. I chłopaki też ujeżdżają, inni. Już za nimi będą, czy co? Co za gościem miał wydech? Nie, skręcają sobie. Lombard. Ciekawe, czy mają coś, co by mnie interesowało. Pewnie nie, już nie te czasy. W Kłodzku szukałem lombardów, jak byłem w górach w tym. Lądek Zdrój. W lądku. Do Kłodzka pojechałem, mówię, zobaczę, co tam ciekawego mają, może coś, co mnie interesuje, jakiś vintage audio, czy jakiś stary sprzęt, jakiś komputer, coś. Panie, takie coś to, ale sprzęt stał fajny. O, 30, tylko że na wąskiej lampie. Dobra, pędzimy. Fajny motorek stał, kurczę. Tu gdzieś kiedyś chyba też byłem po coś. Już teraz sam nawet nie wiem. Bo ostro to zgubi się nie zgubię. No przecież jak to się mogę zgubić, ale nie znam ulic, nazw ulic i tak dalej. Jakby to w prawo odbić, gdzie dojedziemy? O kurde, ale ludzi. Co to, co to? Ja pierdzielę, tutaj ludzi jest. Ej, to jest chyba giełda, się na giełdę chyba wkaszaniłem. Tak, nie wiem, no szalikę chodzą, to może jakiś mecz był, albo jest. Dobra. Nie będziemy tutaj się przepychać z nimi. Wracamy.
pojedziemy sobie w prawo, tak. Dobra, w prawo, tam mi Audi jedzie. My zobaczymy, gdzie wyjedziemy i spadamy do domu. Kurde, jakoś dziwnie jedzie. Przepuszczamy na rondzie. Zobaczymy, gdzie wyjedziemy. A jakby prosto pojechać? No teraz to już nie. Czy to też objedziemy? To będzie sporo w parku, kurczę. No, tam chyba też coś. Jednak nie. Jednak trzeba kombinować pewnie. Dobra, na rondzie zawiniemy. Albo na rondzie w lewo pojedziemy. O, i tyle. Tam też jakieś PKS-y są, coś. Tak? Czy próbujemy się przebić? Próbujemy? Nie, dobra. Kurczę, z dwóch stron takie... A, bo to jest ten stadion. No tak. Chciałem zaryzykować jednak. Tak średnio to wygląda. Nie jest źle. Tam było chyba gorzej z prawej strony. Tak coś się wydaje. Zobaczymy, gdzie dojedziemy. Pędzimy do domu. A zobaczymy, jak ten super wide wygląda na GoPro Hero 10 Black.